Ten prosto w dłużyki. Obejście sobie, co się tu dzieje, dra. I to nie ma, że hamulec jest popuszczony, słuchajcie. To nie ma, że jest hamulec popuszczony. O, co się tu robi? Co się tu robi, słuchajcie? I kowrotek mu dokręcony. Kowrotek mu dokręcony, nic nie zrobicie, no. Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny rozrzyka, godzina pomału, 4 rano. Zaraz zarzucą zestawy do wody. Przyjechałem prosto po robocie, posiedzimy do 8-9 rana. Także nie przedłużając, zapraszam was na film. Standardowo zostawcie suba z dzwoneczkiem albo samego suba, żeby być na bieżąco z filmami. No i co? Zaczynamy wędkowanie. Życzcie mi powodzenia. Dzisiaj widzowie, bez kombinowania, zanęta już namieszano. Obydwie wędki na to samo, pelecik 14 mm, haczyk 6, przypon 0,25 dzisiaj, koszyki 40-gramowe i już zestawy lecą do wody, podpórki wbite i zaciepujemy wędki, czekamy na brani. Wędki zarzucone, jak widzieliście, obydwie wędki poleciały na pelet, bez kombinowania, spróbujemy dzisiaj 14 mm pelecik, ostatnio się sprawdzał, więc dzisiaj obydwie wędki na to poleciały, godzina 4 rano. Wędki zarzucone, czekamy na brani i obejrzymy, co będzie, jak się zacznie za chwilę jaśnić. Już się powoli nuntukę rozjaśnio i czekamy na pierwsze brani dali. Jakieś małe rybki już się tu zaczynają ciepać. Jerzech ciekaw, czy się uda coś złowić. Jest pierwsza rybka, słuchajcie, ledwa się powinniło. I klinik. Ale piękny klinik, słuchajcie. Piękny. Już leci na do wody. Tak, no jak widzieliście, udało mi się teraz wyciągnąć pierwszą rybkę i jest to klinik, taki w granicach 45 cm, dość fajny, dość szykowny już. No i szybko go wypuścił na zod i wędka zarzucono na pelet i obejrzymy, co będzie dalej. Tak jak godo, no już godzina 6 rano i pomału coraz to bardziej słońce zaczyna wychodzić i liczymy teraz na jakieś konkretne ryby. Słuchajcie, jest karpik. Na pewno to jest karpik teraz. I zaś idzie drugą stroną. Tak jak kiedyś tamten. Prosto w dłużyki. Obejście sobie, co się tu dzieje teraz. I to nie ma, że hamulec jest popuszczony, słuchajcie. To nie ma, że jest hamulec popuszczony. Że jest hamulec, słuchajcie, popuszczony. Tu jest taka konkret ryba. I jedną ręką wędka trzymia, jak widzicie, nie do zatrzymania, nie do zatrzymania, słuchajcie, idzie tu prosto w te drzewo pod brzeg, nie do zatrzymania jest. No nic nie umiał zrobić, ledwo co utrzymuje wędka, obejście se, jak mam wędka głup wygnyto, o. Albo sum, albo kaper. Odbił teraz na środek rzeki. To niemożliwe. O, co się tu robi? Co się tu robi, słuchajcie? I kowrotek mu dokręcony. Kowrotek mu dokręcony, nic nie zrobicie, no. O, jak idzie. Kurwa, konkret. Chyba sum, słuchajcie. Chyba to jest sum. Cały czas wybiera. I co byś poszła. I w zaczepie poszła. Słuchajcie, no prawdopodobnie to co widzieliście teraz to był sum.
żyłka poszła i hamulec dokręcony, a to dalej wybierało. Po drugą stroną poszło prosto w drzewo i pękła cała żyłka. Co wam powiedzieć, no niestety. Niestety, no. Obejrzymy. Może uda się kiedyś wyciągnąć i może będzie miał ten choczek w pysku. Czy to był kaper, czy sum. To może po prostu kiedyś mi będzie dane to sprawdzić. Tak, widzowie, pierwsza wędka leży tu pod nogami. Jeszcze ją nie zdążę poskładać ze stawów po tamtej urwanej rybie. A tu na drugą wędkę brani i holujemy jakąś ryba. No ale to już ryba mniejsza niż tamto, co to było. Bo tu już to umia przyciągnąć. Tu to będzie chyba brzana. No i tu jest, słuchajcie, brzana. To już czuję, że jest brzana. Już mu ją prezentuję. Tamta ryba, co poszła, to prawdopodobnie to był sum. Bo naprawdę nie szło tego zatrzymać. Wędki obydwie nazad zarzucone. I taką malutką brzanka. Nie tak mało, no żartuję. Piękno. Szybko zdjęci, słuchajcie, i do wody. Już ją, słuchajcie, wypuszczą nazad do wody. 60 cm miała ta brzana. Zaraz se odpłynie, no odpocznie. Poszła. I słuchajcie, kolejna rybka. I kolejna rybka choluje. Ledwa brzanach wypuścił, już jest druga ryba. Ewidentnie to musi być wtedy sum. I one tu siedziały i inna ryba nie chciała brać. Bo teraz Eldorado. I kolejna brzana. I kolejna brzana, słuchajcie. Dzieje się, wam powiem. Już ją podbieram i już wam pokazuję kolejną sztukę. Ale jeszcze pięknie walczy. Hop. Wszystko na pelecik. I słuchajcie, kolejna brzana. Kiedy mi się udało wyciągnąć, tam tak wypuścił i zaraz było brani na wędkę.
ta też zmierza, tamta miała 60, a ta, słuchajcie, ma 63. Całe musiał taki statko wpłynąć teraz, takich brzan. Piękno, piękna torpeda. Szybko zdjęci standardowo i uwolniamy ją. O, już pięknie chodzi. Płyń po dziadka. No i słuchajcie, jak widzieliście, przed chwileczką Eldorado zaraz idę wędki przeciepać na świeże pelety, bo jeszcze to wartko zaciepło na te stare. I tak mi się, tak robię, a tak mi się to sprawdza. Też taka zasada, że jak mam ze sobą podbierak karpiowy, tak jak widzieliście, i ten zwykły, to podbieram ryba do karpiowego podbieraka teraz, wypiną i oczek z gęby dowom ją do wody, żeby se odpoczynęła. Zaraz zaciepuję wędka i tu wam pokazuję, prezentuję ryba na macie i zaraz wędka użyję tamta w grze, wypuszczą ryba i zaraz było brani na ta sama wędka i była druga brzana, bo one musiały ewidentnie wpłynąć i po prostu jedna za drugą pobrała. Tak jak żeście widzieli właśnie, idę przeciepać wędki na nowe pelety, na świeże i ciepimy po kolejno ryba. Tak, świeży pelecik założony. Ja już całe, słuchajcie, tuki od gliny umazany, bo tu jeszcze kopą schudki. Jak widzicie, jeszcze potem na koniec chytania poprawia, żeby tu na następny raz fajnie wjechać. Tam opłata na wierchu wbito, bo po prostu zamuliło to. Od tego czasu tak długo mnie to nie było, że trzeba było to naprawić. No i ciepła wędka na świeży pelecik. Widzowie, kolejna ryba tu na macie. I żeby nie było systematycznie, że łowia cały czas brzany, no to teraz przyszła pora na karpia. Też dość taki fajny, wam powiem. Już wam go prezentuję. Mniejszy niż ten wczoraj. Ale też całkiem. Taki. A się uspokoi troszkę. Taki kabanek. Z rzyki. Elegancki. Zdjęcie standardowo. I do wody. I już go, słuchajcie, wypuszczą. Taki w granicach 4 kilo. Karpik. Taki w granicach 4 kilo. I już płynie. Po mamuśki. Powiem wam, że muszę zagadać z moją ten tydzień, żeby w sobotę ja tu uderzył na nocka. Więc muszę być w domu grzeczny. Pomóc i tam we wszystkim, co po prostu na ta nocka w sobotę mnie tu puści. I tak jak godą, no przyjada tuki piątek prosto po robocie, czyli po 18 zmianie, o 3 w nocy tu byda i posiedza aż do niedzielę, jak się mi udo, 9-10 rana. Jedna musza moja ubłagać, żeby mnie puściła. Bo tak to jest przy małych dzieciach, słuchajcie, że jak wyskakuje na te ryby, to teraz na pora godzin. No ale co zrobicie, czekam wędki zaś przerzucone na świeże pelety i obejrzymy, co jeszcze się uda dochytać, czy jeszcze w ogóle jakiś brani będzie. Jeszcze kań z pół godzinki posiedza i jada do chałupy. I słuchajcie, kolejna brzana, co żech wyciągnął już na praktycznie na zakończenie chytania i poszła. Tak, słuchajcie, widzowie, no za te 4 godziny, co tu siedział, to piękny wynik. Kaper, pora brzan. No i ta jedna wielka ryba, co mi poszła, co widzieliście. Prawdopodobnie kaper. No i co, ja się pomału pakuję dudą. Już jak chcę tuki łopatą wykopą miejscowa, żeby tuki lepszy siedzieć, słuchajcie. Że nie przedłużając, zapraszam was do śledzenia strony na Facebooku, bo tam na tej stronie są przeważnie zdjęcia, co jada na wypady, na ryby. No to zaraz dodawam zdjęcia, na YouTube tego nie ma. Na YouTube są same filmiki, także zapraszam was na Carp Hunters Polska do polubienia mojej strony na Facebooku. Tam są zdjęcia, tak jak godą, zasiadek, jaki ryby rzek pochytał, jakiś taki krótki filmiki z odjazdów. Także tam was zapraszam serdecznie. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrowionka, na razie.